Witajcie na kanale MyGra, Maciej z tej strony, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie ETB-ka, a tak naprawdę dwa, drugiego mam tutaj gdzieś na boku i sobie po prostu zobaczymy, jakie są trafienia w ETB-kach. Dwa takie ETB-ki to jest 18 paczek, cztery ETB-ki to jest booster box, ale oczywiście ETB-ki wychodzą drożej, odkąd ceny się zmieniły z nowym blokiem, ale za to w ramach podnoszenia cen mamy promkę. No i tą promką to jest Charmander. Mamy też koszulki Charmandera, jakieś tam dividery, duperele, wiecie, rzeczy, które znamy. Booster Box już otworzyliśmy. Nie wiedziałem, jakie będą karty w tym dodatku. Znaczy, oczywiście o kilku wiem, ale nie wiem o wszystkich. No i teraz jak sobie otworzymy ETB-ka, to się dowiem, jakie są te pozostałe karty do trafienia, bo wreszcie sobie przejrzymy to. Ale najpierw otworzymy ten śmietnik, wywalimy to, co jest niepotrzebne. O, jest promka, niech sobie leży. To jest niepotrzebne. O! Dividery holograficzne. Czekaj, trzeba was dać tu bliżej. A, możecie być bliżej. O! O, chyba będzie lepiej. Koszulki srebrne, bardzo dobrze, bardzo dobrze srebrne. Kod. Widziałem wreszcie dobrze. Kostki. Kostki już takie, odkąd nie ma znaczku setów, tylko są EX-y, to jest trochę nudniej. To już każdy widział milion razy. No i mamy paczki. No i pokażcie tę promkę. No jest, jest ok. Jednoeurowa promka, jak nie taniej. No ale to jest Charmander. Ładnie się błyszczy. Ale w ogóle sam art fajny. Szkoda trochę, że go dali na taką promkę. Mogli go dać do setu. Chociaż wiem, że w 151 będzie więcej tych Charmanderów. Dobra. Secik. Co my tu mamy? Gloom, Ninetales i Palafin. O tych dwóch wiedziałem. Palafin trafiliśmy w ostatnim odcinku. Bellibolda też. A no tak, Klefa. Klefa jest bardzo chodliwą kartą. Larvitar dla mnie. Czy ja lubię tego Pokemona? Art jest taki se, ale lubię Pokemona. Handal bardzo ładny, Scissor super, ten silnik jest ok, Pidgeot to jest, cała linia jest ekstra. Pokazuję. Tyranitar jest, no tak, zapomniałem, że Tyranitar jeszcze jest tam. Uuu, czyli są trzy. No poczekajcie. Leczonk jest spoko, ale czy one nie powinny być po kolei? A nie, nie powinny, bo to są po prostu full arty zwykłe. Ten Charizard to jest full art zwykły. I trafiliśmy tego i tego. Natomiast tu się zaczynają te full arty fajniejsze, alt artowe. Trafiliśmy ASQ. Charizarda nie widzieliśmy, Revavrooma nie widzieliśmy. Jest jeszcze Pidgeot. No to w sumie Pidgeot, Charizard są pewnie bardziej chodliwe, no bo to są znane Pokémony. Ale ASQ wygląda super. Znaczy na tym obrazku nie widać tego, ale jak się go trzyma w łapie, czy ja pokazuję, nie pokazywałem. Ten ASQ, on wygląda ekstra. No i mamy trzy złote karty, mamy tylko. No to te złote Charizardy będą wpadać jak masakrycznie. Myślałem, że więcej jest tych kart. Te dwie to w ogóle tam nie ma co gadać. Basic Energy ogień. Patrzcie, czyli myśmy trafili ten złoty stadion. To była duża szansa na Charizarda, no ciekawe. To pewnie w case'ie są ze dwa Charizardy. To by teraz miało sens, że te Charizardy wpadają zwariowane. Ale te alt artowe też wpadają dość często, a widzieliśmy, poczekajcie jeszcze raz. Ile było alt artowych Pokemonów? 1, 2, 3, 4! Wow! Jeszcze mamy te dwie trenerki, ale to jest mało w porównaniu do... Poczekajcie. Spójrzcie na to. Już tu niby otworzyłem, ale się nie otworzyłem. Spójrzcie sobie na to. Złote karty Obsidian Flames. Złote karty Paldea i Wolf. Jeszcze mamy tutaj dwóch. Czyli mamy 2, 4, 6, 8, 9 złotych kart. Rarity są podobne. Złote karty nie są rzadsze. Więc ten Charizard jest 3 razy częstszy do tego, czyjem Pao. Trzy razy częściej będzie wpadał. Dobra, altarty. Mamy odtąd dotąd. Czyli mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 altartów. Tutaj mamy 2, 4, 6 altartów.
Ten set jest malutki. Wow! Ten set jest malutki. Zobaczcie, ile tego tu było w Calda Evolved. Wow! Ten set jest malutki. Jak chcecie sprzedawać rzadkie karty, to róbcie to jak najszybciej. Chociaż jak ja rzucę ten filmik, to już będzie za późno. No to teraz tłumaczę, dlaczego te Charizardy tak wpadają. No po prostu set jest malutki. Dobra, Bulku nie będziemy przyglądać. Mamy Lillipupa, Pawniarda i Claydol znowu niszczy ludzi. Teraz coś tutaj. Wow. Właśnie nie pasowało mi to, że tyle ludzi nagle zaczyna się chwalić tym Charizardem, ale no teraz to ma sens. Pull rate'y te same, a kart jest mało w secie do trafienia. No to teraz no Obsidian może być, toksyczny asset może się zrobić z niego niestety. No ale zobaczymy. Póki co, o, no PJ znowu. Bardzo ładna karta. Ale jednak powtórka. A w sumie dziwić się, jak jest tak mało trafień. Przecież w tych małych altarczach, no to trochę trzeba jednak otworzyć. Okej, okay, co my tu mamy? Tworzyć, żeby były powtórki. Mamy Vespi Quine w wersji zwykłej. Znaczy zwykły jeksik, nie? Już mamy dwa trafienia. Jeżeli mieliśmy 12 na booster boxa, to trzecia paczka, czyli powinno być 3 trafienia w tym booster boxie. Elite Trainer Box. Zobaczymy, jak nam tutaj to pójdzie. Ale to jest mały set. A na taką skalę, jak zawsze są otwierane paczki pokemonowe, oj, może być naprawdę grubo. No, śmieci na bok. Co my tu mamy? Nic. I to Gekis. Tak, kolejny paczek z Charizardem. W sumie nie sprawdziłem, czy jest Charizard jak zwykły. Pewnie jest, no po czemu miałoby go nie być, nie? Dwa reversy i trash. No i co? I trafialiśmy coś i przestaliśmy. Ale te paczki są inne. Te paczki są inne. Ja w dotyku czuję, że to nie jest to samo. Rhyme. Jakaś babcia. I co? I dwie paczki coś i siedem paczek nic? To trochę wstyd. No ale jednak coś jest. I mamy, uwaga, Charizarda i Melmetala. Mamy! Trafiliśmy! Mamy to! Charizard EX Full Art. Nie Full Art, Alt Art. Trafiliśmy Charizarda. Czyli jeszcze dwa Alt Arty. Po jednym ETB-ku, jednym Booster Boxie brakuje nam dwa Alt Arty w Pokémon. Bo są cztery. Malutko. Oj, to będą tanie rzeczy. To będą tanie rzeczy. Ja chyba muszę nagrać jakiś kolejny odcinek taki. Jak wy to słyszycie, jak wy oglądacie tego ETB-ka, to mam nadzieję, że już nagrałem. Ale chyba nagram właśnie odcinek pod tytułem Uwaga Obsidian Flames. Bo naprawdę... No, nie spodziewałem się. Dobra. 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 Reszta to już na bok. O! Kolejne 9 paczek. Jedziemy dalej. Te paczki są zdecydowanie grubsze niż te z ETB-ków. Z booster boxów. No, tak to jest. Jak człowiekowi mniej zależy, to wpada mu jak zwariowane. Ale to dobrze. Bo to zdrowiej. Co mamy tu? Tu mamy jakiegoś EX-a chyba. Absol. O, ten Absol jest fajny. I ten Absol jest duży, zobaczcie. Te karty, ten Vespi Quine jest tu schowany, a ten Absol aż mu wyłazi. Absol jest ekstra. Ekstra Pokémon, bardzo fajnie wymyślony. I ekstra narysowany. Dobra, to mam pierwsze trafienie. Kolejna paka nic. Ale ten set będzie tani do zebrania. Sprzedali go tym Charizardem. Tym, konkretnie chyba tym. Ja złotego Charizarda to chyba za 10 euro kupię, jak nie taniej. Są tylko 3 złote karty. Grita, sprzedaj mi Flita. A co mamy dalej?
ale ten... Ojeju, jeju. To może być najtańszy Charizard, taki wiecie, lepszy Charizard, ale najtańszy ever. On może nawet przebić w dół te promki z UPC. Może tak być. Dragonite EX. To trzecie nasze trafienie z tego ETBK? Nie. W tamtym były cztery, bo w sumie były dwa. I to co tu mamy? Espeon, o jest Espeon. Nie widzieliśmy Espeona. Powiem szczerze, niektóre uncommony, zwłaszcza Rivers, są rzadsze niż te, niż nawet Altarty. No, Altarty może przesadziłem, ale wiecie, rerki na przykład, nie? A, bo to jest, okej. Okay. I chyba ostatnia paka, tak? Last Pack Magic, paka z Charizardem. Czy trafimy drugiego Charizarda? Czy trafimy drugiego Charizarda? No nie, nie, nie. A, mamy Leczonga. Jej! Dobra. 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 Dobra, no to jak na dwa tebeki myślę, że całkiem dobrze. Cztery zwykłe jaksy, jeden altar, dwa małe altarciki. PJ i Lehong. A, będzie grubo. Uhu. O, poczekajcie, jeszcze mała uwaga, zanim skończymy. Tutaj też są printline. Cały druk, jak zwykle. A na czarku? Na czarku to nie widać, bo to za dużo rzeczy się dzieje, ale chyba nie ma. A jest w ogóle dobry? Prawo do lewa. O, znośnie. Dobra, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.